Słuchaj i oglądaj sport na żywo w aplikacji Radiafon. Nie przegap relacji live z meczów Rakowa, Włókniarza, AZS-u czy innych drużyn. Bądź zawsze na bieżąco. Pobierz na swój smartfon aplikację Radiafon. Sprawdź nas! Na stadionie przy Olsztyńskiej rozmawiamy z prezesem Michałem Świącikiem, bo ostatnio tych tematów wokół włókniarza nagromadziło się całkiem sporo. I dziś ma zatem pierwsze pytanie o przygotowanie stadionu do tej przerwy zimowej. Chodzi tutaj szczególnie o tor. No, na razie wydaje się on tak idealny, jak chyba czasem na zawodach nawet nie jest idealny, równiutki stół. No tak, zdecydowanie pogoda pomogła w tym, że, że mogliśmy tutaj wspólnie z ekipą, szczególnie Andrzej Puczyński, przygotować ten tor idealnie równiutko z. Pewnym kątem, który umożliwia spływ deszczu, a w konsekwencji później odprowadzenie tej wody na wiosnę. No i rzeczywiście, można powiedzieć, że to jest jak kort tenisowy. Teraz wygląda ten tor, ale tak ma to wyglądać. I oby zima była powiedzmy sobie łagodna. Na wiosnę siadamy i trenujemy. Jak nie będzie zbyt ostrej zimy, to od razu na początku marca sparingi. Tak, tak, tak. Jest od razu na początku marca sparingi i większość sparingów będziemy chcieli na własnym torze jeździć. Taka jest wola tutaj zagranicznych zawodników. Oni chcą bardzo dużo tutaj trenować, no, pokazać się z jak najlepszej strony na początku sezonu. Michał, niedawno pojawiła się taka informacja, że Hans Nielsen może zostać trenerem włókniarza Częstochowa. Jak na tej chwili wyglądają te rozmowy i jak logistycznie miałoby to wyglądać? Czy Hans przeniósłby się do Częstochowy, czy przyjeżdżałby tylko na treningi, mecze? Bo pomysł wydaje się na pewno ciekawy. No tak, to tak naprawdę pomysł i jego realizacja miała miejsce już na początku sezonu 2016 i ja mogę teraz tylko przybliżyć, że bardzo, bardzo blisko było już powiedzmy sobie dopięcia sprawy w maju, na początku maju 2016 roku. Niemniej jednak inne czynniki spowodowały, że zarówno my, jak i, i, i Hans Nielsen musieliśmy na razie wstrzymać się z tymi wszystkimi dyskusjami. Temat się odświeżył. Jest to dosyć fajna opcja, dlatego że tak naprawdę byłby to menadżer. Drużyny, ale jeżeli by się zgodził też na poprowadzenie naszej młodzieży częstochowskiej, byłoby to bardzo, bardzo fajne i tutaj Hans był bardzo tym za, zainteresowany. W międzyczasie wpadła mu reprezentacja Danii i, i to może troszeczkę e, tutaj jak gdyby przeszkadzać, no ale prowadzimy rozmowy. W naszym imieniu również prowadził rozmowy wcześniej e, Tomasz Lorek z Hansem. Także jeżeli coś się uda z tego to się wykrystalizuje, no to będziemy myślę wszyscy w zadowoleni. Z funkcją trenera wiązany był Janusz Stachera, ostatecznie wylądował w Rzeszowie. Co tutaj się zadziało, co zaistniało, że Janusza ostatecznie w Częstochowie nie będzie? Wielka szkoda chociażby dla naszych juniorów, dla Oscara Polisa, bo tutaj te efekty pracy było widać gołym okiem. No na pewno tak, ale sam Oscar przedwczoraj do mnie wieczorem zadzwonił, jak przeczytał o, informację o Hansie Jeliszta. mówi prezes, no byłoby super, jakby taki zawodnik, to w ogóle dla mnie marzenia, jakby mógł nas prowadzić. Także nie ma ludzi niezastąpionych. Janusz był bardzo dobrym i jest bardzo dobrym fachowcem. Wybrał um, klub, który ma na miejscu. No rzecz rzeczy samej, rozmawialiśmy dosyć długo. Yy, jego decyzja, ja też uważam, że nie ma ludzi niezastąpionych, i, i, i na rynku jest naprawdę tylu dobrych trenerów. Mówiliśmy przed chwilą o Hansie Nielsenie, który mógłby być menadżerem, być może też trenerem, ale są też inne nazwiska, które są naprawdę bardzo ciekawe. Wiktor Lampard dołączy do włókniarza? Yy, na pewno nie w tym sezonie, ale, ale może ktoś dołączy. Były rozmowy z tym juniorem? Yy, z rodziną. Yy, Michał, yy, zapytam Cię o spółkę, yy, bo kibice często się niepokoją, czy zdążymy proceduralnie tę spółkę założyć przed startem rozgrywek. Yy, jak to wszystko yy, wygląda i czy jest absolutna konieczność, aby pojechać w Ekstralitę w przyszłym sezonie, że ta spółka już przed pierwszą kolejką musi być usankcjonowana, założona? no taki jest wymóg jakby urzędowy, prawda i tutaj nie ma takiej możliwości, żeby startować w ekstralizę bez spółki akcyjnej powtarzam nie sportowej spółki, bo, bo to było wyrażenie stosowane wcześniej, natomiast to są normalne spółki akcyjne tak, spółka jest w trakcie organizacji także tutaj nie, proszę się nie, nie niepokoić spółka będzie w takiej konfiguracji powołana która umożliwi i zapewni jak najlepszy byt Częstochowskiego klubu, i, i biorąc pod uwagę to, co się działo w ostatnich latach w Częstochowie ze spółką akcyjną, widzieliśmy, jak te akcje wędrowały z rąk do rąk. Wariant, który my zastosujemy, będzie taki, który zapewni na najbliższe lata stabilność temu klubowi. Zenon Plech ostatnio dużo mówi o włókniarzu Częstochowa, dużo nieprzychylnych rzeczy, takie ostre wypowiedzi skazujące włókniarza jednoznacznie na spadek. Co ty, Michał, o tym sądzisz? No, ja powiem tak, nie jestem człowiekiem takim, który gdzieś tam zaraz by pstryka zenkowi w nos przytyknął, ale mówiłem myślę, że pan Zenon Plech, gdyby był bardzo dobrym fachowcem, to dzisiaj byłby na pewno dobrym trenerem. Tak jak niektórzy, no jak widać, nie jest tym trenerem, ale ja bardzo szanuję jak gdyby trenera Plecha. Widać, dziennikarze do niego dzwonią, ciągną go za język, on mówi co mówi. Może przybliżę, tak. Pierwszy wywiad, który on dał odnośnie, powiedzmy sobie tutaj, naszych zawodników, jakoś jeszcze, powiedzmy sobie, mogłem to zrozumieć. Natomiast drugi wywiad dla mnie jest totalnie niezrozumiały i, i nie zgadzam się w ogóle ze słowami trenera Plecha. Nie zgadzają się nasi zawodnicy, którzy mieli możliwość przeczytać sobie ten, ten wywiad. Proszę Państwa, tak naprawdę. Nasza drużyna jest najbardziej doświadczoną drużyną w Ekstralidze, a doświadczenie znaczy wiele. Wiemy o tym, co to znaczy na przykład w żóżlu indywidualnym, jeżeli chodzi o grega Hancocka. I to nie jest tak, że Greg jest ewenementem. W tej chwili żużel staje się sportem powiedzmy sobie, łamiącym to stereotypy wiekowe, tory się stają równe. Komisarze dilują tego, więc ten wiek już nie ma takiej, nie gra takiej roli. Natomiast doświadczenie, które mają nasi zawodnicy na pewno zaprocentuje tym, że w ciężkich momentach uważam, że my jako Włókniarz będziemy górą. Michał, ja jeszcze chciałem zapytać o sponsora tytularnego, czy taki będzie w przyszłym sezonie we Włókniarzu, czy są prowadzone rozmowy, jakieś taki duży zastrzyk finansowy spotka klub? W tej chwili jest w zasadzie trzech, a nawet czterech hmm, Kandydatów na sponsora tytularnego, firmy, które powiedzmy sobie w podobnym zakresie finansowym chcą się zaangażować. Będziemy decydować się, z którą firmą jako tym sponsorem tytularnym się dogadać, bo wiadomo, finanse to jedno, ale drugie też ciągłość współpracy, czy jest to firma, która jest świeżą na rynku, czy jest to firma, która jest rozpoznawalną marką. To jest wiele czynników, nie tylko pieniądze, ale też marketingowych, nazwa, wyrażenie, które jest później nazwie, też wiele dla klubów. Znaczy dla kibiców. Gościłeś ostatnio u Mateja Żagara, to zdradź Michał trochę kuchni, jak to wszystko wyglądało, jak tam w domu u Mateja, bo to na pewno kibiców interesuje. No tak, no, rzeczywiście miałem okazję być u Mateja, posiedzieliśmy, troszkę porozmawialiśmy na temat oczywiście naszych tu spraw klubowych, ale też jego prywatnych. Matej bardzo jest zadowolony, że zmienił otoczenie. Twierdzi, że nawet chyba za późno to zrobił, ale, ale najwyższy czas. Widać po nim, że jest bardzo naładowanym zawodnikiem. Widać, że wiele emocji w tym zawodniku siedzi. Wysportowany wyglądał tak, jakby nie wiem, jutro na Olimpiadę jechał, także to widać i po jego, um, powiedzmy sobie, ruchach i tak dalej, ale on mówi, ćwiczy mocno dwa razy dziennie, żeby. Zapewnić sobie powiedzmy poziom sportowy taki, jaki ma, on twierdzi, że trzeba. Nie zawsze się chce, ale trzeba dwa razy dziennie mocno ćwiczyć, biegać. Czeka niewątpliwie na to, żeby w Częstochowie na torze pojeździć. Też żyje tym, kto będzie trenerem. Bardzo się cieszę z tego składu, który, który jest. Bardzo dobrze mówił o zawodnikach wszystkich. Tak, na... Będzie liderem? Myślę, że będzie rywalizował z Leonem Macenem o lidera, tak naprawdę, bo i on, i Leon Macen głośno mówią o tym, że to jest najwyższy czas dla nich na to, żeby stać się zawodnikami takimi topowymi w skali światowej. Ja już naprawdę ostatnie pytanie. 1 grudnia ważne spotkanie w Urzędzie Miasta, ważna sesja Miejskiej Rady. No i ten podział pieniędzy na promocję poprzez sporty. Mówi się o 2,5 milionie dla włókniarza Częstochowa. Na razie są tylko 3 miliony na wszystkie kluby. Nie boisz się, że ostatecznie może trochę tych środków zabraknąć? Jakie są gwarancje miasta? każdy z klubów tych wiodących w Częstochowie, czy to włóknia, czy AZS, czy Raków przedstawi zapewne Częstochowie, władzom miasta Częstochowy, swoją propozycję y, usługi marketingowej, jaką jest start w danej lidze, czy to piłkarskiej, siatkarskiej, czy żużlowej. Każdy z tych produktów ma swoją wycenę y, i już będzie później decyzja miasta, radnych, y, czy z tej promocji skorzystać. Oczywiście są miasta w Polsce, które wydają miliony złotych na agencje zewnętrzne z Warszawy, z Wrocławia, później widzimy gdzieś tam na Molo, przy Molo, w Mielnie, w Zakopanem billboardy, które miliony złotych kosztują, ale czy tędy droga, czy nie lepiej zainwestować w klub żużlowy, który powiedzmy sobie jest y Religią w Częstochowie, czy nie lepiej zainwestować w AZS, w wraków? No zobaczymy. To jest inwestycja, która miastu się zwraca. Jeżeli dużo się mówi, jest nas dużo w telewizji, prawda? Nie, nie stajemy się za ściankiem. Mówi się głośno o walce o, o, o województwo. Proszę zobaczyć taki Piotków Trybunalski, ym, takie y, suwałki straciłyby ym, status województwa. Czy słyszymy o jakiejś dyscyplinie sportu w tych miastach? Nie słyszymy. A jakby było, to by na pewno. Piłka ręczna w Piotrkowie. No, ale to jest tylko piłka reszta, prawda? To by, to by to zupełnie inaczej wyglądało, także ja bym był bardzo ostrożny, tak, z mówieniem pieniądze czy dotacje dla klubów. Ja bym mówił bardziej, że to jest promocja, jest to reklama, które zarówno Włókniarz, jak i Raków, jak i AZS proponują swojemu miastu. My tak naprawdę pewną misję niesiemy. Żaden z nas prezesów i ludzi działających w tych klubach nie jest po to, żeby zarabiać pieniądze dla siebie. To, to, to wyjaśnimy sobie, żeby tak było. My niesiemy jakąś misję dla dla Częstochowy i chcielibyśmy być przez Częstochowę doceniani. Jak Radni do tego podejdą, jak podejdzie do tego miasto, no pewnie nie nam prezesom oceniać. Chcielibyśmy na pewno, żeby każdy z tych klubów był zadowolony. My jako środowisko żużlowe możemy tylko powiedzieć tyle, że nie, nie robiliśmy żadnych, powiedzmy sobie tutaj sprawy z tego, że w latach poprzednich jedna dyscyplina dostawała więcej i myśmy dostawali zdecydowanie mniej lub w 2015 roku w ogóle, także te proporcje są. Ja wiem, że w jednym roku tak, w drugim tak. No trzeba też na to spojrzeć, my, że my jako jedyny klub w Częstochowie utrzymujemy sami swój obiekt. Nie dostajemy na niego dotacji w ogóle, prawda? To się gdzieś skrętnie w takich dyskusjach o pieniądzach miasta pomija, ale to nie są małe pieniądze to są pieniądze sięgające prawie miliona złotych, czasami rocznie utrzymanie takiego obiektu. Powiedzmy sobie, inny klub, jeden, drugi, trzeci, jakby miał coś takiego ponieść, są to nieprawdopodobne wydatki. Także ja liczę na mądrość władz miasta, liczę na mądrość radnych yy, i to co mówię, my bardzo dobrze współpracujemy z AZS-em, z Rakowem, mamy dobry kontakt i, i, i wspólnie chcielibyśmy, żeby te trzy dyscypliny na wzór lat 90. i późniejszych, jak były wizytówką Częstochowy. Jako radiofon możemy tylko temu pomysłowi przyklasnąć, też byśmy chcieli, aby Włókniarzaków, AZS, Norwich czy Skra grały jak najwyżej. Myślę Michał, że bardzo obszernie wyczerpaliśmy wszystkie tematy. Jeżeli kibice jeszcze chcieliby o coś zapytać, no to odsyłamy do naszego fanpage'a i nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać już na rozpoczęcie sezonu 2017. Dzięki Michał za rozmowę. Dziękuję ślicznie Państwu.